Na terenie tego cmentarza na Łyścisku jest pochowany pod pułkownik Parys.
który zginął 15 maja 1807 roku na szańcach Wisłoujścia. Oddam głos Januszowi Staszewskiemu, który tak to opisał w swojej książce. Największą i najboleśniejszą stratą była jednak śmierć podpułkownika Parysa, którego cała dywizja żałuje mocno, a jego batalion, któremu prawdziwie jako ojciec dzieciom przewodził, rozpacza. Ciała jego po bitwie przewieziono do obozu pod Ujściskiem, gdzie umieszczono je w jednym z domów. W dniu 17 maja o godzinie 10 odbył się uroczysty pogrzeb w obecności generałów Giełguda, Kościńskiego i Sokolnickiego, tudzież korpusu oficerskiego i żołnierzy wolnych od służby w okopach. Kondukt pogrzebowy otwierał major placu z dwoma adiutantami sztabu Giełguda, a za nimi szła orkiestra. Następnie trzeci adiutant dowódcy dywizji, porucznik Szembek, po czym sześciu podoficerów niosło trumnę ze zwłokami, a sześciu kapitanów podtrzymywało całun. Za trumną szedł Giełgud w otoczeniu generałów i oficerów. Cały zaś kondukt otaczała kompania honorowa. Nad grobem przemawiał ksiądz Sapieha, podnosząc cnoty i zasługi zmarłego, po czym generał Giełgud, kładąc laurowy wieniec na trumnie, rzekł: Parys, daję tobie ten wieniec w imieniu wdzięcznej ojczyzny. Przy spuszczeniu trumny do grobu cały batalion piechoty dał trzykrotną salwę. Prowadzący egzekwia ksiądz Aleksander Sapieha powiedział: może kiedyś Polak, przywrócony do dawnego bytu, obstąpiony swoją rodziną, wskazywać będzie ten grobowiec jako ślad zasług naszych i naukę, jak wiele kosztuje odrodzenie się upadłego narodu. Po 200 latach nadal pułkownik Parys nie ma swojego nagrobka. Nie możemy z dumą pokazać, gdzie się znajduje. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, kiedy się tutaj spotkamy, będziemy mogli złożyć wieniec przy pomniku poświęconemu podpułkownikowi Parysowi. A coś buton? Na ramię broń! Prezentuj broń! Na ramię broń! Z ramienia broń! Spocznij! Rozejść się.